Dzień dobry, kochani. Przyświeca nam dzisiaj przepiękne słońce, więc czas wykorzystać te promienie, które wpadają do mojej sypialni i zrobić dla Was nowy filmik. Tak, tak, tak. Dzisiaj zapraszam Was na Home Decor Haul. I zacznę może od czegoś, co tutaj ułamek widać, o tutaj w tym kąciku, a czego już nie jestem w stanie Wam pokazać do kamery, ponieważ jest przywieszone nad łóżkiem, a mowa oczywiście o obrazach, o plakatach. Tak to jest na tym Instagramie, że ciągle gdzieś pojawiają mi się jakieś reklamy, a teraz oczywiście reklamy związane z wykańczaniem mieszkania, z aranżacją mieszkania, dodatkami i nie tylko. No i przemknęła mi tak reklama złotych plakatów, czyli takich plakatów, które gdzieś tam są wykończone delikatnie złotymi elementami i mają ten taki niesamowity błysk. I jak ja je zobaczyłam, weszłam sobie na stronę, przejrzałam w ogóle wszystkie te, które były tam akurat w tym czasie dostępne, stwierdziłam: o nie. Kocham, uwielbiam, chcę mieć w swojej sypialni. I zamówiłam sobie, właśnie Wam się teraz wyświetlam, dwa takie plakaty w największym rozmiarze, 50 na 70 cm. I te plakaty, oczywiście jak tylko do mnie dotarły, to postanowiłam oprawić w takie srebrne ramy, które też widzicie. Kupiłam je w Leroy Merlin. Plakaty były dosyć drogie, bo jeden taki plakat kosztuje około 200 zł. Co prawda wysyłka momentalna i bardzo szybko doszła. Oczywiście zamówiłam sobie do odbiór w InPoście. Bardzo dobre wykonanie. Słuchajcie, i te plakaty mają taką strukturę wypukłą, co też jest bardzo fajne, bo to nie jest taki zwykły nadruk na papierze. A te, które widzicie, ramy natomiast znalazłam właśnie w Leroy Merlin. Na początku myślałam, żeby dać takie zwykłe srebrne ramy w koło, ale kiedy zobaczyłam te, to stwierdziłam, że biorę. Ramy też nie były za tanie, one kosztowały coś około 80 zł, więc w sumie za te dwa plakaty w rozmiarze 50 na 70 plus do tego ramy, no wyszło mi nieco ponad 500 zł. Ale efekt jest niesamowity i uwierzcie mi, że kamera nie oddaje tego, co teraz widzicie, jak to wygląda w rzeczywistości. I każdy, kto wchodzi do naszej sypialni, mówi: wow, niesamowite, przepiękne są te plakaty. Oczywiście wybrałam sobie ich kolorystykę odpowiadającą dodatkom i też kolorystyce, która będzie pasowała, która tutaj panuje w mojej sypialni, czyli biel, szarość, różne odcienie szarości, ale też odrobina błękitu, niebieskiego. No i właśnie to połączenie takie nietypowe złota ze srebrem, też bardzo fajny element. A w przyszłości, jak będę chciała sobie zmienić na przykład srebrne dodatki na złote dodatki, to też będzie mi się to wszystko fajnie komponowało. Także pierwszy zakup to właśnie dwa plakaty ze sklepu Złote Plakaty. Teraz przejdziemy do zakupów w sklepie Homla i to też są zakupy, w sumie to większość z nich przez internet, a też jedna rzecz kupiona na promocji kilka dni temu. I zacznę może od tych przepięknych kubeczków, które teraz widzicie. Jeszcze nieużywane kubeczki prezentują się w ten sposób. Mamy tutaj biały marmurek z takim złotym tutaj wykończeniem. Cena tych kubeczków 25 zł. One są dostępne w ofercie stacjonarnej, właśnie w takiej cenie. Nie widziałam, żeby były na jakiejś promocji, bo sklep Homla wrzucił teraz dużą ilość takich właśnie promocji, przecenionych produktów i również stacjonarnie, jeśli będziecie mieli okazję wybrać się do sklepu Homla, to też jest przecena. Natomiast przygotowując się do tego filmu, kiedy szukałam linki do produktów, o których Wam dzisiaj opowiadam, nie znalazłam już tych kubeczków. Znalazłam je tylko i wyłącznie w wersji czarnej. Nie wiem, być może na stronie się już wyprzedały, natomiast kilka dni temu widziałam je stacjonarnie, także jeśli szukacie takiego właśnie fajnego elementu kubeczków marmurkowych, to polecam Wam.
Zostańmy jeszcze na chwilę przy tej opcji marmurkowej, dlatego że w moim nowym mieszkaniu marmurek pojawia się w kilku miejscach i jest to oprócz bazy mojego mieszkania, czyli bieli i szarości, też taki kolor przewodni, taka grafika przewodnia, która gdzieś tam się pojawia. I mam marmurek oczywiście w łazience, ale mam też marmurek w kuchni. No i postanowiłam dokupić jeszcze jedną taką marmurkową rzecz, a mianowicie chlebak, też oczywiście sklep Homla. On jest dosyć mały i to jest taki, w porównaniu do kubeczków, które są białe, zobaczcie, tutaj mamy już taki bardziej szary marmurek. Ale to nie szkodzi, bo u mnie w mieszkaniu bardzo fajnie to wszystko wygląda. I ja ten chlebak oczywiście też zamówiłam sobie na stronie internetowej. Kosztował około 50 zł, ale znowu, przygotowując się do filmu, nie znalazłam go na stronie internetowej. Natomiast widziałam, że jest w sprzedaży stacjonarnej przeceniony o połowę. Czyli można go kupić za niecałe 25 zł. Jeśli gdzieś jeszcze na niego traficie, a lubicie takie elementy marmurkowe, to gorąco Wam polecam. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w sklepie Homla, to jest właśnie taka srebrno-szklana podstawka. Ona jest w tej chwili na przecenie, zapłaciłam za nią około 10 zł. I powiem Wam, że nie do końca jestem z niej zadowolona i nie do końca jest to to, czego oczekiwałam i co chciałam. A mianowicie, wybrałam się w poszukiwaniu podstawki, na której, albo jakiegoś takiego talerzyka, być może tacy, na której umieściłabym miniaturki moich perfum. Niestety nie jestem w stanie znaleźć tego, co bym chciała. Szukam albo takiej właśnie marmurkowej podstawki, talerzyka, albo coś ze szkła. Ale no właśnie, nie w połączeniu z takimi diamencikami, brylancikami, nie też w takiej odsłonie właśnie takiego talerzyka okrągłego. Na pewno coś na te miniaturki będzie innego, ale tak powiedzmy prowizorycznie na razie, przepraszam Was bardzo, ale kot właśnie wchodzi pod narzuta. Element kota, wiecie, u mnie w filmach zawsze musi się pojawić, proszę bardzo. Także podstawka, tak jak mówię, kupiłam. Na razie to jest taki element zastępczy, prowizorka, ale pojawi się tutaj na pewno coś innego, jeśli tylko uda mi się znaleźć. Natomiast moja prośba do Was. Jeśli znacie jakiś sklep, który oferuje właśnie bardzo ładne takie lustrzane tace, ewentualnie tace marmurkowe, talerzyki marmurkowe, coś w tym stylu, to dajcie mi proszę znać w komentarzu, będę Wam bardzo wdzięczna, bo to też ułatwi mi pracę i poszukiwanie właśnie takich elementów dekoracyjnych, które chciałabym tutaj wprowadzić do mojej sypialni. A skoro jesteśmy jeszcze przy sypialni, to też zakup ze sklepu Obi. Do Obi wybrałam się w poszukiwaniu różnego rodzaju elementów dekoracyjnych, jeśli chodzi o mój balkon. Zaraz zresztą też zobaczycie. Natomiast znalazłam w nadziale z donicami i osłonkami osłonkę, w której stoi w tej chwili mój storczyk, czyli też znowu taką osłonkę marmurkową. I dlatego też znowu tutaj nawiążę do tacy pod te moje perfumiarskie miniaturki, czyli miniaturki moich perfum, że właśnie fajnie by się komponowała taka taca marmurkowa właśnie z tą osłonką, którą tam widzicie. No ale nie mogę czegoś takiego znaleźć, natomiast jeśli już rozmawiamy o tej właśnie osłonce, gdzie stoi mój storczyk, to muszę Wam powiedzieć, że ona jest wykonana z kamienia i jest dosyć ciężka, ale ona tylko tak prowizorycznie wygląda na taką mosiężną ciężką, ponieważ ten kamień w środku jest bardzo fajnie tak wyżłobiony i takiej średniej wielkości doniczka, w której znajduje się mój storczyk, bardzo ładnie do niego wchodzi i też bardzo ładnie to wszystko wygląda. Także myślę o tym, żeby dokupić jeszcze kilka elementów właśnie jeśli chodzi o takie donice, które pojawią się na moim balkonie. A jeśli już jesteśmy przy tym balkonie, no to oczywiście kupiłam też z takich dekoracyjnych elementów lampiony lub też jak zwał tak zwał latarnie, latarenki. Właśnie w takim elemencie srebra, nieco inne niż można dostać w sklepach, zarówno w Home & You czy w Homli. Zazwyczaj są one takie prostokątne lub też kwadratowe, a ja chciałam coś innego i właśnie znalazłam dwa rozmiary.
mniejszy rozmiar. W sumie on jest naprawdę malutki, zresztą widzicie to teraz. Właśnie takiego lampiona, do którego wchodzi jedna świeczka takiej średniej wielkości i bardzo duży, ten największym rozmiarze lampion, do którego można włożyć dwie, a nawet trzy, w zależności od rozmiarów świece. I kupiłam cztery. Dwa duże i dwa takie małe. I powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje na moim tarasie. Wy tutaj widzicie tylko ułamek tego, jak to wszystko wygląda, ale jak już skończę dekorować mój balkon i będzie wyglądał tak jak chcę, to oczywiście w jednym z moich vlogów na pewno zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Także zakupy w Obi, osłonka i właśnie te lampiony, latarnie. No dobrze, moi drodzy, zbliżamy się już do końca, bo jak widzicie, trochę tych rzeczy było i w najbliższym czasie też będzie ich nieco więcej, ale muszę wam teraz pokazać dwa wazony. Jeden już mogliście widzieć na zdjęciu na moim Instagramie i oczywiście też już padły pytania, a chodzi tutaj o sklep Isk i kupiłam sobie stacjonarnie jeden taki wazon, który wygląda w ten sposób i on akurat był na promocji, kosztował około 50 zł i powiem wam, że ten wazon wygląda niesamowicie. Naprawdę bardzo ładnie się prezentują w nim kwiaty, chociaż kwiaty już same w sobie są przepiękne, ale też jest to taki element dekoracyjny i nietypowy jak na wazon. I drugi wazon, który również kupiłam w sklepie Isk i też kupiłam go stacjonarnie, prezentuje się właśnie w ten sposób. Jest to dosyć duży wazon srebrny, w którym będą stały moje ukochane lilie. A dlaczego właśnie taki wzór? Dlatego, że on będzie stał w jadalni, a jeśli chodzi o moją kuchnię, to ja w kuchni mam już takie wystawione na blacie pojemniki, w których znajduje się kawa, cukier, herbata, które wyglądają identycznie. Tamte pojemniki są ze sklepu Home & You, a właśnie w Isk znalazłam taki oto wazon i też bardzo fajnie wygląda. Już nie mogę doczekać się, kiedy pojadę na bazarek kupić świeże lilie i będą one stały w mojej jadalni. Coś, co pojawiło się na takim murku pomiędzy moją kuchnią a jadalnią, to jest zegar. Zegar, który właśnie teraz widzicie, kupiony w sklepie Agata Meble. Niestety nie mogę wam powiedzieć, czy ten zegar jest dostępny na stronie internetowej, ponieważ stacjonarnie w sklepie dowiedziałam się, że większość tych zegarów jest dostępna tylko i wyłącznie stacjonarnie, a mam jakiś problem przy otwieraniu sklepu internetowego z Agata Meble. Wyświetlają mi się produkty, ale nie widzę ich zdjęć i nie jestem w stanie wam dokładnie dobrać, czy to jest właśnie ten zegar. Także jeśli macie taką możliwość, że otwierają wam się zdjęcia przy danych produktach na stronie, to zerknijcie sobie, bo ten zegar jest w tej chwili w promocji. Natomiast jeśli macie możliwość udać się stacjonarnie do sklepu Agata Meble, no to tam na pewno ten zegar znajdziecie. No i też jak go zobaczyłam, a w sumie to jak zobaczył go mój Massimo, to stwierdził: bierzemy, bo on będzie bardzo fajnie wyglądał właśnie na tym słupku. I powiem wam, że też mam taką śmieszną sytuację, bo jak wróciliśmy do domu i przywiesiliśmy ten nasz zegar, to na wprost stoi też taka mała kanapa i usiedliśmy sobie tak obydwoje i patrzyliśmy na ten murek. Fajnie to wygląda. Pomału nasze mieszkanie zaczyna nabierać jakiegoś charakteru. Wiem, że to jest zabawne, ale no tak już jest i zapewne każdy z was, kto ma swoje mieszkanie, je wykańczał, urządzał lub też przeprowadza jakieś remonty, to zachwyca się każdym małym elementem i szczegółem w tym mieszkaniu. No i my teraz właśnie jesteśmy na takim etapie. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę wam jeszcze zapach, bo oczywiście nie może zabraknąć zapachu w moich filmach, a mam na myśli tutaj Zara Home i zapach Dark Amber. Tak pachnie w tej chwili w moim mieszkaniu. Kupiłam dwa takie dyfuzery, właśnie patyczki zapachowe w pojemności, zaraz wam powiem jakiej, 100 ml. Ta pojemność kosztuje 80 zł w takim właśnie kartoniku opakowaniu. Zapach jest mocny, intensywny, to jest taki zapach z tych cięższych, bym powiedziała. Nie do każdego będzie przemawiał, ale ja ten zapach uwielbiam i to jest jeden z moich ulubionych aromatów, jeśli chodzi o Zara Home. W ogóle nie wiem, czy wy tak macie, ale ja za każdym razem, kiedy wchodzę stacjonarnie do sklepu Zara Home, to uwielbiam ten aromat, który tam się roznosi. Wiem, że jest on bardzo intensywny, dla niektórych jest też bardzo duszący, ale ja go lubię. Ja lubię właśnie takie ciepłe, mocne, momentami duszące aromaty. Max też,
więc idealnie się dopasowaliśmy pod tym kątem. No i ten zapach zarachą tak pachnie aktualnie w moim mieszkaniu. No dobrze, moi drodzy, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten taki pierwszy w tym roku home decor haul. Na pewno pojawi się ich więcej. Wiem, że jest tutaj też grupa osób, która bardzo lubi oglądać tego typu filmy. Zresztą ja też i nie będę przed Wami tego ukrywać. Jest to jedna z moich ulubionych serii na YouTubie i zawsze, kiedy ktoś tam z YouTuberów pokazuje właśnie dodatki, to mogę się czymś zainspirować i też dzięki temu, że opowiadają o różnych rzeczach, które mi osobiście się podobają, mogę też szybciej znaleźć je gdzieś właśnie w internecie lub też stacjonarnie. Co prawda teraz te zakupy stacjonarne są nieco utrudnione, ale jeśli jest tylko taka możliwość, żeby skorzystać z zakupów online, to dlaczego nie? Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam, te oczywiście, które udało mi się znaleźć, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, a ja zapraszam Was na kolejne filmy. Buziaki, pa!